Moim rozmówcą jest Lech Rustecki ze spółdzielni Wnet. Zacznę może od pytania, czym właściwie jest spółdzielnia Wnet? Media prawdziwie publiczne to media spółdzielcze, których właścicielami są ich twórcy i odbiorcy. Taką ideę próbujemy wcielać w życie. Radio Wnet powstało w 2009 roku, a rok temu powstała spółdzielcze Media Wnet. W grudniu będą urodziny. Mamy teraz około 400 członków, no i to są w większości odbiorcy naszego medium, którzy są też właścicielami tego medium i przed nimi odpowiadamy. I próbujemy też ten model promować w innych częściach Polski, żeby inne media też powstawały na bazie właśnie modelu spółdzielczego, gdzie każdy ma jeden głos, niezależnie od tego, ile udziałów, ile pieniędzy wpłacił na medium. Jak rozwija się spółdzielnia? Jaki jest odbiór społeczny i jak próbujecie promować te idee? Próbujemy jak gdyby tłumaczyć ideę i rzeczywiście spotykamy się z tymi skojarzeniami, o których też dzisiaj było w wystąpieniu o spółdzielczości, że się kojarzą spółdzielnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które się źle kojarzą, że się kojarzą ze spółdzielniami polityków, ale właśnie poprzez pokazywanie tego, że de facto stajesz się właścicielem, że jest to model demokratyczny, też próbujemy pokazywać, uruchamiać różne projekty medialne, gdyby na bazie spółdzielni, gdzie można przystępując do spółdzielni wybierać sobie, na co mają pójść moje udziały, tak? Że mają tyle udziałów ma pójść na Radio Wnet, tyle udziałów ma pójść na rozwój spółdzielczych mediów Wnet, a tyle na kolejne projekty. I też jak gdyby z jednym z pomysłów, bo próbujemy też znaleźć nową rolę mediów, tak? Bo widać, że media się zwijają, jest coraz trudniej z finansowaniem mediów, jest coraz trudniej z niezależnością mediów. Także na pewno można jasno tłumaczyć, że media spółdzielcze to są media bardziej niezależne niż inne, bo właśnie są kontrolowane przez swoich właścicieli. Potem jak gdyby drugi ważny argument mediów spółdzielczych to jest właśnie szukanie tej nowej roli i to jest tak, że nasi spółdzielcy to nie są też tylko lista spółdzielców, którzy są właścicielami, tylko oni się angażują, tak? W momencie, kiedy spółdzielcy przystępowali do spółdzielni, dostawali informację, że zostali przyjęci przez zarząd, któryś spółdzielca się odezwał, byśmy chcieli o sobie więcej wiedzieć, byśmy chcieli się poznać, dowiedzmy się więcej o sobie, tak? I potem już jak kolejni przystępowali, to dostawali, mamy takie miasto spółdzielcze w internecie, taki zamknięty Facebook dla spółdzielców i tam powstała ankieta, gdzie można było napisać, kim jesteś, czym się zajmujesz, co jest twoją pasją, dlaczego przystąpiłeś i co oferujesz w spółdzielni. I bardzo wiele osób oferuje, gdyby to, na czym się zna, to, co potrafi. Teraz też powstała w trakcie naszego 3-tygodniowego objazdu po Polsce, gdzie jeździliśmy z radiem po Polsce. Każdego dnia nadawaliśmy program poranny z innego miasta. I tam narodziła się idea spółdzielni spożywców, bo też rozmawialiśmy o tym, jak mało dostają rolnicy za swoje produkty. Ta idea już teraz jest wcielana w życie. W przyszłą sobotę przyjeżdża trzecia dostawa warzyw z Ponidzia do Warszawy. I też ten projekt mógł tak szybko wystartować dzięki spółdzielcom. Tak? Jeden z naszych spółdzielców, który przystąpił do spółdzielczych mediów Wnet, bo właśnie wierzy w ideę spółdzielczości. Okazało się, że też ma bogate doświadczenie właśnie we współpracy z rolnikami, w tworzeniu grup producenckich rolników, także od razu zaangażował się w spółdzielnie spożywców. Jeden ze spółdzielców spółdzielczych mediów Wnet jest informatykiem i zaangażował jak gdyby siebie i swoją firmę po to, żeby postawić serwis internetowy, gdzie te zamówienia się zbierają. Także i też od spółdzielców uzyskujemy dużo informacji, o których potem możemy mówić szerzej na antenie, tak? Czy też przystępują pewne projekty medialne, na przykład Ujawniamy 24 z Lublina, grupa dziennikarzy, która założyła stowarzyszenie i próbuje gdy ważne tematy komunikować przez stronę internetową, jak gdyby też są członkami naszej spółdzielni. To, o czym powiedziałeś, to jest właśnie bardzo ciekawa idea, która zrodziła się w waszym środowisku. Uratuj rolnika, a uratuj siebie. Ja mam takie pytanie, jak mogłabym uratować siebie w takim razie?
Uratować siebie i rolnika równocześnie można za pomocą przyłączenia się do spółdzielni spożywców, która właśnie powstaje. W tym momencie działa strona rolnikwnet.pl, na której można składać właśnie zamówienia na dostawy, które co dwa tygodnie przyjeżdżają do Warszawy, ale też tworzą się już kolejne grupy, czyli powstaje grupa w Poznaniu, też odzywają się ludzie z Krakowa, z Katowic, z Gdańska, z Łodzi jeszcze nie mamy, także, ale tutaj też prężnie działają kooperatywy spożywcze, także też trochę przyjechaliśmy tutaj, bo my znaleźliśmy ten model spółdzielczy tak trochę przy okazji, bo rozważaliśmy wejście na rynek New Connect, pojawiali się jacyś inwestorzy, ale stwierdziliśmy, że to nam właśnie trochę zagraża naszej niezależności, tak? No i gdzieś rozważając różne modele, pojawił się model spółdzielczy, a tutaj w Łodzi, w Stowarzyszeniu Obywatele Obywatelom, w piśmie Nowy Obywatel i w całym tym środowisku, spółdzielczość już jest wszechstronnie sprawdzona i też jest dużo wiedzy o jej historii i teraźniejszości, także też mamy nadzieję korzystać z tego dorobku. Dziękuję bardzo za rozmowę.